Dzień dobry, witamy się z Wami na naszym kanale Twin Story Vlog. Dzisiaj dziewczyny, zobaczcie, co tu dziewczyny mają. Nawyki. Byłyśmy dzisiaj w sklepie z mamą. Nawyki. I mamy takie długopisy nawyki. Fachowe. Nawyki. I dostałyśmy zeszyty i Nela się tu podpisuje. Zobaczcie, jak się Nela świetnie podpisuje. Nela, podpisz się tutaj. Dobra. Podpisz się, zobaczymy, pokażesz, podpisz. Dobra. No, jak ty się tutaj super podpisujesz. Nawyki! No, Odcinam. A. Super. Brawo. Brawo. A co to jest? Co tutaj masz na tym? Co to jest? Łapka kotka. Łapka kotka. Bo my te A może pieska. A może pieska, chyba kotka bardziej. Chyba bardziej kotka. Ile nie, bo kotki mają zielone łapy. Mhm. A ty, Lila, co masz za długopis? Z jednorożcem. Taki jednorożec ten długopis jest, Lili. Co ty tam już wycinasz? To. To? Żeby nie było widać, żeby mieć znowu czysty zeszyt. No i takie mamy przybory dzisiaj, tak? A ja wycinam tylko tutaj. Tylko tu będziesz wycinać? Jednorożca. To jest jednorożec? Tak. No elegancko. Ale mi się nie udał trochę. Trochę ci się nie udał, aha. To jest nieroz... I dlatego go wycinasz? Tak. I żeby się go pozbyć. I zaraz jego poprawię. I zaraz go poprawisz, dobrze. Ja musiałam zrobić siatka. No i co ty tu zrobiłaś? Musiałam siatka zrobić z tego. I chyba taki siatek mi się udał. No udał ci się, kilka kartek się zniszczyło przez ten siatek. Po jednej karteczce wycinamy, a w ogóle się zeszytów nie wycina. W zeszycie się zapisuje kartkę, potem się przekłada na drugą stronę i tu się zapisuje i tak po kolei, nie wycina się. No, rysuję tak. Odrysowujesz? No świetnie. No. I co tu? I wycinam. No bo ja nie chcę takiego pudełeczka. No ale tu przecież nic nie jest narysowane. A co, ty pudełeczko wycinasz? Tak, no bo ja... A czemu niszczysz takie fajne pudełeczko? Nie, no bo ja nie chcę. Tak cię to kusi, żeby sobie pociąć ten plastik, tak? Takie to fajne jest. Tak? I do śmieci. Do śmieci. Do śmieci! No bo ja lubię. Ale to do śmieci, to do segregowania, to tacy trzeba dać. Tak? Nelcia, pisz jeszcze. Pisz jeszcze ładnie. To jest mój domek. Tu jest twój domek. Co wy tu dziewczyny robicie? Bawimy się. A jak się bawicie? Jest potwór, na niby jest potwór jest na niby podłóżkiem. Tak mówimy na niby. Tak. No bo to jest na niby. Aha. Tam skaczył. I co on tam robi? Kto, i co on ten potwór tam robi? Zjada wam smakołyki? Nie, tylko safari. Safari wam wyjada? No to taki chyba niegroźny, nie? Groźny i ma dużą buzię. Groźny i ma dużą buzię? Niegroźny. I groźny jest. Groźny? I ma paznokcie i ma za nas podlapać. Ja się sunę. I co to będzie? Mama, podrapia mi się potwór nogi. Podrapię mi potwór nogi, mam podnosić do góry? Tak. Szybko. Mm. A no w lawę też się bawicie? No bo zaraz nogi już mam podniesione, proszę. Moje klapki! Moje klapki to co, zje? Tak, no szybko. Aj, dobra, niech będą. A w lawę też się bawicie? Tak, nie. Nie? A potwór się zaczyna. Potwór się zaczyna? Mhm. Ale to żarty są wszystko. Wiecie, że potwory naprawdę nie istnieją. Ale to samo jakieś dźwięk w talalecie. Gdzie słyszałaś? Dźwięk w talalecie, ale to... To alecie. Tak, a ja to nie ja tak mówiłam, tylko słyszałam taki dźwięk. A może panią sąsiadkę słyszałaś? Nie! To naprawdę potwór słyszałam taki dźwięk. A cię sunę. I taki
Ja też słyszałam. Czy też słyszałaś? Tak. A ty też słyszałaś? Nie. A ja słyszałam, jak śmigałam salaneczkę. No teraz słyszałam takie bu. Chyba chuj tam robi. Tak? Tak słyszałam. Widzę, że Halloween się zbliża. Nie, Halloween się nie. Ej, piasek malutki. Dziewczyny oglądały taki filmik, tam już nie wiem, czyj to był. A znaczy iluś tam, ileś tam tych dziecięcych twórców miało takie filmiki, że niby był jakiś... Oj, to zaraz pozbieram, że niby był jakiś, wiecie, niby taki jakby potwór, coś takiego pod łóżkiem. No i że tylko wystawały ręce i tam oni dawali jakieś jedzenie temu potworowi, na przykład zjadał pizzę, jakieś słodycze, różne takie rzeczy. Bajce z telewizji, a my też to robimy. A potem się okazało, że to był na przykład... No a potem się okazało, że to był tata, albo że to była, że to był brat, albo starsza siostra, więc że to nie, wiadomo, to nie było naprawdę. No i dziewczyny też wiedzą, że nie ma takich prawdziwych potworów, ale straszne to wrażenie na nich ten filmik zrobił. A może zostawam staralecie jakiś dźwięk Zanzi. Może Zanzika słyszałaś tam, darczy Zanzik, teraz bo jakieś pieski poszły na spacerek, coś szczekają i Zanzi się denerwuje. A z czego ty tu jesteś taka brudna? Pan twój był z łazience. Zigałam na toalecie i pozwam na nośnik szybko. Kochania, wiesz, że potwory nie istnieją, już to żarty są. Wiem, ale słyszałam taki dźwięk, że potwór mówił, naprawdę. I co ten potwór mówił? Nie wiem. Uj, jestem potworny, la, boisz się mnie? Tak mówił? Tak, potwór mówi. I poszłam tylko na nocnik. Mama. Na nocnik, bo się bałaś w toalecie i poszłaś na nocnik, bo tam był potwór. O, mama! To trudne sprawy. I potwór zrobił buu. I przestraszyłam się. I ty się przestraszyłaś? I tak głośno robił buu? Tak! A może to był smog? Tak! Ojej, a może to był smog wawelski? Nie, tu nie ma smogów. Nie ma, ostatnio widziałyśmy smoki, fajne były, nie? Ale ja się wiążę w łosy. Dobra, a powiedzcie, czy te smoki... A powiedzcie, czy te ostatnie właśnie... Kto mnie budzi? Powiedzcie, czy te ostatnie, co smoki widziałyście, fajne kto były? Kto mnie budzi? Fajny był ten smok? Ale... Nie. Co ostatnio widziałyśmy? Co to tak mruczy? To chyba... Ja... To nie wiązi. Co mruczy? Nic mama nie słyszy. A ja słyszałam. Tak robi. Chyba potwór Lila. Nie. Lela. Lela, dziecko się boi o tu. O tu. Nie mówcie tak o potworach, bo nas mogą oglądać jakieś dzieci i będą się bały, a tak naprawdę to są wszystko żarty. Widzisz, jakie mam włosy szalone, skręcone? Szalone, skręcone mam włosy, słuchajcie. Szalone, skręcone. Muszę ci odczesać. No to idź przynieś grzebień. Tu masz też grzebień, te co macie od Barbie. Możecie dać. I możesz mi czesać włosy. Tam jest więcej tam jest tych grzebień. I to, dobra. No i już mama będzie miała fryzurę. Nie ma to tamto. A ty mi co tym wiatraczkiem będziesz tutaj? Suszyć. Żebyś mi nie wkręciła włosów, kochanie, bo wolałabym nie mieć wkręconych włosów, okej? Okay? Dobra. No to super. Dobra. Jak ty skręcono włosów? Dobra. Jak mi się wkręcą włosy, to będę musiała potem je obciąć. Ale nie tak jak pani była na łóżku, była sobie takim paskiem i miała skręcone włosy. I nie odpięła. Aha, faktycznie, bo myśmy oglądały ostatnio takie triki modowe. Takie w telewizji. Tak, takie w telewizji. Oglądaliśmy takie triki modowe, że wiecie... I teraz to. No, pani robiła różne fryzury, bo nas to teraz bardzo interesuje. My jesteśmy bardzo zainteresowane jakimiś takimi fryzurami, wiecie, kosmetykami, różnymi biżuterią, ubraniami, sukienkami. No i pani wzięła... co robiłam? Ała, ale nie...
I pani wzięła, słuchajcie, kawałek jakiegoś takiego materiału, takiego elastycznego, no i zakręciła sobie tutaj włosy, a potem przełożyła, zakręciła tam z drugiej strony, jakoś to ze sobą związała, spięła, no i to była taka sztuczka, że na rano miała takie, bo ona miała takie długie włosy, że na rano były takie fajne fale, no i nie trzeba było spać w wałkach. To była taki trik, żeby nie spać w wałkach, a ten materiał był miękki, wiadomo, więc było wygodnie. No i tak to właśnie wygląda. Teraz my się bardzo takimi rzeczami interesujemy, to nas teraz bardzo... I jest sztuczka! A gdzie ona idzie? Idzie do buzi! A dziewczyny mają głupawkę. Dzisiaj się na spacer nigdzie nie wybieramy. Ja popam, skradzie telefonu. A cóż to się dzieje? Dzisiaj się idzie na spacer. Dobra. Ja już nie robię. Dobra, fryzurę robisz. No, do czego zmierzam? Dzisiaj się na spacer nigdzie już nie wybieramy. Dziewczyny odpoczywają. Jest u nas leniwie do wieczora, więc... No i będzie, wiecie, będzie czas na to, żeby się jeszcze bawić. Będzie cały weekend na to, żeby się bawić, więc... będziemy się po prostu... Jutro i pojutrze będziemy bardziej aktywne, a dzisiaj trochę odpoczywamy. Poniedziałek idziemy do babci. W poniedziałek idziemy do przedszkola. Babci. Do babci pojedziemy w przyszłym tygodniu. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to pojedziemy do babci w przyszłym tygodniu. Ucho. Kto mamie ucho czesze? Ja nie. Kto mamie ucho czesze? Co to za łobuzy? A co ta mama ma włosy na tych uszach, żeby czyścić je? Tak. Tak? Upsi. Ostatnio mamy takie hasełko i zaraz mówimy na wszystko upsi. Muszę to rozstawić. Lela, co ty robisz? Ale żarty. Ała, to boli. Ała. No nie, tak mocno nie. Ja nie robię tak mocno. A jak robisz, jak nie mocno? No bo ja chciałam wziąć te włosy. A, włosy chcesz wziąć, okej. Okay. Z uszu chcesz wziąć włosy? No. Słuchajcie, był malutki pokazek. No jak ma ci pokazać? Oko jego oko. Pokaż to oko! Ty! Co to za potwór znowu? Słuchajcie, był wypadek malutki. Lila uderzyła Nelę łokciem w oko. Tak? I jak ty się czujesz? Jak się czujesz? Bardzo mnie boli. Bardzo mnie boli, boli bardzo. No już, dobrze, no już. Mama tutaj pielęgnuje, przytula, także zaraz może... Zaraz minie. I zbali. Mama, powiedz! Ależ wy się wygłupiacie. Ja cię sunę, jak wy się wygłupiacie. Wkręcisz mi zaraz włosy w ten wiatraczek. Co? A nohal mi tutaj zamykam, bo co? Au! Mama, mamę! Teraz! Dobra, kto miał mamę czesać? Proszę czesać mamę. Mama bardzo lubi. Nie tak dałam tu i jest teraz. Łobuzy dwa. Daj tu sopkę! Humor nam dzisiaj dopisuje. Humor nam dzisiaj dopisuje i to bardzo. No cześć mama, cześć Lila mamę, cześć. Ała. Co, komara zabijałaś? Tak? Powiedz mi jeszcze, że komara zabijałaś. Ty? Komara zabijałam. Oczywiście. I wiatraczkiem mamy w głowę? Tak.
Nie można tak robić, mama będzie miała ten. Ała! Będzie mama główka bolała. Nie no, jak mnie macie bić po głowie, to ja stąd idę, do widzenia. Ja mam nową fryzurę. Mama ma ładną fryzurę? Tak, jeszcze nie. Jeszcze nie? Dobra, cześć mamę, cześć, 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 cześć. O super, mama lubi być taka czesana. Mama bardzo lubi, jak się ją czeszę, tylko delikatnie, proszę. A czym ty mamę czeszesz, Nela, mogę wiedzieć? No masz to... Urzędu. O Matyldo. A z tymi długopisami to słuchajcie, musiałam kupić dziewczyny. Ała! Dziewczyny sobie same wybrały długopisy. Po przedszkolu pojechałyśmy wybrać długopisy. Ja już byłam wcześniej, bo to w Biedronce kupowałyśmy. Po 7 zł były te długopisy. Ojej! Długopisy były po 7 zł i kupowałyśmy. I byłam w Biedronce wcześniej na zakupach. Jak zobaczyłam te długopisy, to chciałam dziewczynom kupić, bo one już mnie naprawdę bardzo, bardzo dawno już i długo prosiły o długopisy i one widziały. A ja nie mam nawet do czesania! Ojej, pół włosów dla Neli. Nie, ja pół. Ja pół podzielę. Ty pół podziel, dobrze. Pół włosów dla Neli, pół dla Lili. Zabieraj. Mamie, proszę włosów nie wyrywać. No i pojechałam po dziewczyny do przedszkola i... Pojechałam po dziewczyny do przedszkola, no i wzięłam je, żeby sobie wybrać, bo było dużo różnych wzorów. No i bardzo się te długopisy podobają, ale pobawiłyśmy się chwilę. Jedna jest wada tych długopisów, znaczy one się nie nadają dla takich małych dzieci. Z jednego prostego powodu, że one są bardzo cienkie. A dzieci w tym wieku do nauki, jeżeli one się uczą dopiero... Ała! Uczą się dopiero trzymać, wiadomo, długopis w dłoni. Ej! To powinny mieć troszkę... No co za łobuzerka, no! Ja tu teraz rozmawiam z widzami, proszę mi nie przeszkadzać. Muszę tu czesać włosy. Powinny być te długopisy po prostu grubsze. Wtedy to się lepiej trzyma. One wiadomo, one już potrafią i się tam się podpisują. Znowu się uderzyłaś w ząbki teraz. Oj, kontuzja kolejna. No już, już. Dobrze, dobrze. Już będzie dobrze wszystko. Kontuzyjna sytuacja. O, proszę, jak Lila całuje Nelę. Powiem tacie, pewnie poskarży się, a co? Się pożal. Pójdę się pożalę. A ty, Lila, nie możesz Neli uderzać. Co ty robisz? Tak nieładnie. Trzeba być grzeczniutkim dla siostry. Dobra. No, widzowie, na razie się żegnamy. Zobaczymy, co później jeszcze będziemy robić, tak? No, tak bardzo właśnie Nelę bolało, że jak już słyszycie, już się chikram. Także bardzo, bardzo, po prostu bardzo poważna kontuzja to była. Krokodyle łzy wylałam i już jestem happy. Proszę teraz mnie czesać. Aha, bo tata ci włożył palec do ucha i ciebie to łaskocze. Tak? I ciebie to łaskocze. Czeszesz mamę jeszcze? A tylko mi. Dobra, muszę się tu przesunąć. I czeszę mamę. No, to się spotkamy. To może się jeszcze za chwilę spotkamy, bo tu teraz jest głupawka i ta głupawka się chyba nie skończy. Głupawka. Jak jeszcze potem coś będziemy ciekawego robić, to się z wami połączymy, żeby wam pokazać. A kto mnie tutaj po szyi gila? No co za łobuzerka mała. Nela, nie traf mamy po szyi. Jeszcze mamy gilasz dodatkowo. Dodatkowo mamy gilasz. Teraz to nie ja. No i takie to jest życie z tymi dziewczynkami. Wesolutkie jesteśmy bardzo. Oj. Jeżeli chodzi o usposobienie, to dziewczyny mają bardzo podobne usposobienie, absolutnie ponadprzeciętne. Mamy tak w papierach wpisane właśnie, jak mamy takie zestawienia roczne z przedszkola, to tam właśnie mamy wpisane, że jeżeli chodzi o usposobienie, to jest ono
pogodne ponadprzeciętnie, że są dużo bardziej niż inne dzieci uśmiechnięte, wesołe, z dobrym humorem zawsze. No tak jest, my w domu się dużo wygłupiamy i mamy zawsze dużo energii i dużo humoru. Wsadziłam do kamery szczotkę. Szczotkę do kamery wsadziłam, o nie. I co to teraz, widzowie nie będą nic widzieć? Ale ja widzę. Ale ty widzisz, bo my tu mamy, słuchajcie, taki podgląd z boku, wiesz? No i tym sposobem mamy już wieczór. Kamera nam spadła i się przewróciła i to się wszystko już wyłączyło, a potem się już bawiliśmy dalej, wygłupiały się dziewczyny, więc jakby nie działo się już nic oprócz tego, co już widzieliście, więc już kamerę zostawiliśmy. Co, kończymy. Będziemy się widzieli jutro o godzinie 12, pamiętajcie. Jutro planujemy aktywny dzień. Mamy taką aktywność dla dziewczyn przygotowaną. Zobaczymy, jak nie będzie padało, no bo jak będzie padało, no to niestety, ale nici z naszych planów. Ale powinien być jutro fajny dzień, fajna sobota, więc zapraszamy Was do obejrzenia kolejnego vloga. No i oczywiście koniecznie zostawiajcie dla nas łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. I widzimy się jutro o godzinie 12, codziennie o godzinie 12. Pa, pa!